Witam Was 4 kwietnia 2019 roku. Dziś, jak mówiłem ostatnio, jadę kopać z archeologami, bo nie wiem, czy Wam mówiłem, ale przystąpiłem do stowarzyszenia. Powstała taka Kujawsko Pomorska Grupa Poszukiwaczy Historii. Grupa moich znajomych założyła to stowarzyszenie, no i zaproszony zostałem do niego, więc jedziemy pomagać dzisiaj archeologom pod Grudziądz. Tak więc widzimy się na miejscu, no i do zobaczenia. Dobra, dotarłem do celu, słuchajcie, lecimy ekipą, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i ja siódmy. Będziemy w 7 osób targać archeologiczne fanty. Zobaczymy, co z tego wyjdzie dzisiaj. Idziemy tutaj za panem historykiem, pokaże nam, gdzie będziemy dziubać. Przetrzepiemy te hałdy tutaj, zobaczcie, ile tych hałd jest. No dobra, ja idę atakować pierwszą hałdę z wykopu. Mam tu, słuchajcie, jakiś sygnał. 48. Kawał drutu miedzianego. Dobra, mam drugi sygnał. 51. I jakiś tam kawałek cynku. To jest kawałek cynku, taki tam od harmoniki element, czyli kolejny śmieciuch. I już rozkminiam kolejny sygnał na 48, 50. Niewygodnie się kopie w hałdach, ale taki urok. Słuchajcie, wygląda jak monetka, ale ja jestem ślepy, więc mogę tego nie dostrzec. Obstawiałbym jakieś sreberko nawet. Zaraz polecę z tym do archeologa, będziemy kombinować. Kurde! No, jak to nie jest sreberko? Sreberko. Nie wyjął z kieszeni? No błagam, trzeci sygnał, słuchajcie, trzeci drugiego sygnał. Takiego numeru jak ten, jak ja z tym. Trzeci sygnał. No błagam panią. No pewnie, ja mam całą kieszenię, wstawcie kurczę. Nie super. I co to jest konkretnie? Nie wiecie? Ja wiem, że to sreberko, bo od razu patrzę, jakaś monetka, kurczę. No może być brakteacik, może być brakteat, ale nie? Malusieńki ale bardzo. Fajnie, rewerka, nie? Słuchajcie, wynika z tego, że ciągnąłem brakteata srebrnego, także pierwsza moneta na koncie i to nie jest moje ostatnie słowo. Zaraz lecimy dalej z tematem. Słyszeliście, pani archeolog stwierdziła, że wyciągnąłem to z kieszeni, bo to jest wręcz niemożliwe. Także przydajemy się na coś, nasza praca nie idzie na marne. Także widzicie, co zostaje w hałdach. Do pracy używam, słuchajcie, magnesu neodymowego, żeby eliminować te sygnały żelazne. I jeszcze jeden koty gwóźdź, a tu kolega Arkadiusz przyniósł taki zestaw. Guziczki, zobaczcie, i chyba plomba jakaś porządna. No ładnie, jakiś prusaczek zdaje się, tak? Nie, nawet starszy. O, tu taka zdobiona blaszka. Ciekawa dosyć. No i solidna plomba. Normalnie czuję się jak na wycieczce w górach. Chodzę po tych hałdach. Nie powiem, fajna sprawa. Można kondycji nabrać. Taki tam niewyraźny sygnał na kolor, trzeba kopać. Słuchajcie, mam guzik, prusaczek z koroną. Taka historia. Pruski guzik z koroną, fajnie. Tu kolega wytargał boratynkę. No i 360? Część talara, czyli tak. Fenisz, tak? Tak? Czyli to będzie jeden fenisz. Prusaczek. Słuchajcie, tu koledze wyszła taka. Obstawiamy monetka, może nawet rzymek, bo ciężar ma, tylko że jest cała w wapnie, ja tutaj nie chcę ingerować w nią. ale może być ciekawie. No i dobra, mam dawno niesłyszany kolorowy sygnał na 55 i kolejny guzik widzę, ale fajny, zobaczcie, taki zdobiony, super, podoba mi się. Nie wiem z jakiego jest metalu, ale z jakimiś takimi motywami kwiatowymi. Arkadiusz, wiceprezes, natargał, zobaczcie, ceramika, nie ceramika, tu od fajki niby, albo od, bardziej mi to wygląda od lampy naftowej, ale może od fajki faktycznie. Role w lampie naftowej. Jakieś tam łuska, takie rzeczy. No i taka tam średniowieczna pineska. No, to jest coś rolniczego niestety. Nie, to jest od bramy, od stodołek. O, jeszcze lepiej. Ale piękne, coś pięknego, zerknijcie. Super. O, no moje puciarki, to nie jest? Pucto, aniołek, przepięknej urody. Super, to jest takie jakby, to jest jakieś takie okucie do książki czy coś takiego zdobione. Bez korony 52. Moim zdaniem. Bo do powieszenia. Orzełek bez korony, a więc LWP. To jakiś 18-wieczny guziczek. Zostałem poproszony tutaj o sprawdzenie wykopu archeologicznego. Powierzchniowo, bezinwazyjnie, oczywiście bez kopania. Czy coś tu zalega? Dobra, sprawa się wyjaśniła. Na wierzchu leżała ceramika, sprawdziłem, o to mi daje sygnał. Ceramika. Ceramika mi daje sygnał, tak jak Trącikowi właśnie. On mówił właśnie, że ceramika też daje sygnał, nie? Artur tu ukłon w swoją stronę, się okazuje, że ceramika daje sygnał. Tak zwany duszek sygnału. Także można wykrywaczem ceramikę też wyciągać, jak widać. Hałdy. Piękna sprawa. Hałdy, która była z drogi, nie? Jak szanie. Kolorowy metal, elegancko. No. Czyli trójnóg z brązu. Ja, jest. Spójrzcie, jakie piękne ustrojstwo znalazłem. O kurwa. Fajne? No, piękne. No i pospolity gaciak, że tak powiem. Element piękny, bransolety z brązu, fajnie zdobienia widać. Ale to jest jakiś szkoda, że tylko jeden kawałek. Precyzyjne proszę, odśnieżanie latem na stanowiskach zamiast z wykrywaczem, nie? Ten guzik fajny. A to Darka guzik ten ładniejszy. No to też ja znalazłem, ten piękny guzik. A gdzie ten twój guziczek? Ten guzik, ta monetka. No. To jest mój wkład w naukę. No i czas, słuchajcie kochani, na podsumowanie tej całej współpracy z archeologami. No z fantów to nie wyszło za wiele. Wyszedł mi osobiście kawałek bransolety z brązu. Tu kolega Jarosław znalazł element trójnogu, też z brązu. Ja znalazłem srebrną monetkę. Na razie jest bez konkretnego identyfikacji. Pełną kutych gwoździ, taką ciekawą zawieszkę z mosiądzu też znalazłem. Kolega Jarek znalazł też zapięcie do książki w kształcie aniołka. No i plus inne drobiazgi, które tam wychodziły dość hurtowo, ale są to raczej pospolite znaleziska typu monetki, fenisie, kule muszkietowe i takie tam. 5 godzin działania z archeologami, myślę, że będziemy jeszcze częściej współpracować z nimi. Tymczasem zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale, który będzie zapewne z Neodyma. Cześć!